Dzień dobry, Dorota Dunaj, Cypr 24. Gości nas dziś ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Cyprze, pani Irena Lichnerowicz-Augustyn. Pani ambasador? Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Przygotowaliśmy kilka pytań. Nie pytamy skąd pomysł na Cypr, bo jasne jest, że sprowadza tutaj panią pracę, ale jak przyjęła pani tę nominację? Skąd pomysł na Cypr? Oczywiście, tak jak pani mówi, to jest służba, służba dyplomatyczna. Pomysłów było wiele. Ja jeździłam po całym świecie, będąc szefową protokołu dyplomatycznego przez kilka lat, i właściwie całościowo będąc kilkanaście lat w protokole dyplomatycznym, więc te stolice gdzieś się przewijały. Natomiast perspektywa pracy politycznej, kulturalnej, gospodarczej na Cyprze bardzo mnie ucieszyła i podjęłam to wyzwanie. To, to jest zawsze coś nowego, ciekawego. To jest też niesamowity zaszczyt reprezentować Rzeczpospolitą Polską jako ambasador, więc. Jestem już tu dwa lata. A jak wygląda Dzień Ambasadora, Dzień Pracy Ambasadora? Tutaj oczywiście nie ma reguł, jak Państwo sobie wyobrażacie. Wszystko zależy, jak się układają kolejne spotkania. Jako ambasador spotykam się z przedstawicielami rządu Republiki Cypryjskiej. Z środowiskami opiniotwórczymi, z ludźmi kultury, sztuki. Mam też tak, jak dzisiaj z Państwem miłe spotkanie, różne wywiady. Czasami jest to bardzo spokojny dzień. Jest to spokojny dzień pracy bardziej koncepcyjnej w biurze, w ambasadzie, a czasami jest tak, że jeździmy od miejsca do miejsca, od ministerstwa do ministerstwa. Oczywiście, jak sami wszyscy dobrze wiemy, przez ostatnie miesiące to był dla nas wszystkich niezwykle trudny i zupełnie inny czas, gdzie nie było spotkań, gdzie, gdzie nie, gdzie nie chodziło. Nie odwiedzaliśmy się, nie, nie spotykaliśmy się i to było na pewno trudne, więcej pracy przeniosło się troszkę online, w, w internet, był to inny sposób komunikacji, natomiast normalnie ja bardzo lubię spotykać się z ludźmi, generalnie lubię ludzi, uważam, że ten kontakt osobisty zawsze rozmowy, osobistego omówienia tematów, czy to właśnie politycznych, gospodarczych, czy kulturalnych, czy kwestie społeczne, to to jest niezwykle ważne jak się spotykamy. Na, jak, na jaką pomoc ambasady mogą liczyć Polacy za granicą? Znaczy, jak Państwo dobrze wiecie, w strukturze każdej ambasady, w przypadku naszej ambasady tutaj w Nikozji, to jest referat do spraw konsularnych. Czyli jeżeli cokolwiek dzieje się, myślę, w sensie takiej potrzeby, prawda? Tak jak Pani pyta, jakiejś reakcji, takiej. Um, bardzo, bardzo pilnej, czy nagłej, czy to dla turysty, czy dla kogoś mieszkającego tutaj na Cyprze. Um, mam naprawdę wspaniały referat do spraw konsularnych, pana konsula Jarosława Dziedzica i panią Martę, papa Michał od wielu lat pracującą też w referacie konsularnym. Um, wspieramy się też tutaj nawzajem, dżurami konsularnymi, czyli jeżeli cokolwiek się dzieje. Myślę, że to też te ostatnie trzy miesiące ponad dowiodły, dowiodły że, że, że zawsze byliśmy na stand Baje, i tutaj bardzo się cieszę, że mogliśmy pomóc ludziom. W różnych sytuacjach, tak? nagle, nagle trochę zagubionym, ale też czasami ktoś zgubi paszport, ktoś ma jakiś problem odnalezienia czegoś. Nie zawsze możemy na pewno pomóc, oczywiście, ale jesteśmy tutaj, żeby reagować. Także, jeżeli będą jakiekolwiek pytania, jeżeli są, to proszę pamiętać, że jesteśmy w tej formule oczywiście takiej konsularnej, ale normalnie też jako, jako takiej ambasackiej, tak, do pomocy. A jak długo czeka się na wydanie dokumentu? Jeżeli zgubiłam paszport albo paszport skończył ważność na przykład. Oczywiście te wszystkie kwestie konsularne macie Państwo dobrze opisane też na naszych stronach i możemy udzielać odpowiedzi, natomiast tutaj też warto przypomnieć, że dowody osobiste są dokumentem, który nie wydaje się za granicą, tylko jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, czyli jak jesteśmy w Polsce, to możemy sobie nowy dowód że tak powiem, zamówić, wypełnić wszystkie dokumenty, natomiast jeżeli chodzi o paszport, jak to jest taka sytuacja, że ktoś zgubi paszport, tak, natychmiastowo musi wracać do kraju, jest taka Potrzeba wyrobienia tymczasowego paszportu, no to, to, to jest to jakby z dnia na dzień robione, tak? Na podstawie weryfikacji tożsamości identyfikacji osoby. I jeśli chodzi oczywiście o paszport, to są teraz, jak Państwo wiecie, dobrze, paszporty biometryczne, wymaga to pewnej procedury, odesłania dokumentów do Polski, to trwa między 4 a 6, a 6 tygodni tak naprawdę. A teraz e, prywatne pytanie. E, czy pani ambasador zna język grecki? <laughs> Powiem szczerze, że jak przygotowywałam się do wyjazdu na Cypr, ambitnym planem było, żeby, żeby zacząć lekcje już języka greckiego w Polsce. Co się niestety ze względów różnych nie udało, bo ja po prostu cały czas pracowałam jeszcze jako szef protokołu, więc miałam bardzo dużo, dużo zobowiązań na miejscu. Cypr jest, jak Państwo też wiecie dobrze, krajem, którym większość obywateli fantastycznie mówi po angielsku. Więc tutaj ten język jednak komunikacji, czy w urzędach, czy na spotkaniach. Um, jest, jest, jest to angielski, ja jestem angliską z wykształcenia, więc dla mnie to tym bardziej, to tym bardziej miłe. Um, natomiast powiem szczerze, że um, przez ostatnie miesiące, kiedy bardziej wspieramy naszą córkę w lekcjach online, a między innymi są to lekcje online greckiego, mm -hmm. Powiem szczerze, że zaczęłam coraz więcej się z nią uczyć, bo my się damy razem do tych lekcji, tak? więc, więc dzielimy się trochę, może bardziej pomaga w matematyce, ja w angielskim, różnie troszkę w greckim i mam przyjemność, znaczy nie nie, jestem, nie będę taka śmiała, że powiem już coś bardzo ładnie po grecku, ale powiem szczerze, że to mnie zmotywowało i zaczynam się więcej uczyć, więc myślę, że gdzieś ta wiedza, znaczy się potrafię przeczytać, znam już alfabet, tak, podstawowe informacje są, są dla mnie już możliwe do odczytania. I mam nadzieję, że, że te, te lekcje teraz z naszą córką, z Natalią, dalej pomogą mi, że tak powiem, zaprzyjaźnić się z językiem greckim. A proszę powiedzieć, co robi pani w wolnym czasie? Ja myślę, że z jednej strony można powiedzieć, że ambasador to jest taka funkcja, że, że, że nigdy się nie ma też aż takiego wolnego czasu w sensie takiego określonego, tak? bo cały czas są jakieś zadania, jakieś funkcje, też często wieczorami, jakieś spotkania, przyjęcia z okazji świąt narodowych, więc to trudno określić. Natomiast ja powiem szczerze, że ten czas, który tutaj mam, staram się jak najbardziej wykorzystać dla naszej córki, ponieważ tego czasu nie miałam dla niej tyle w mojej poprzedniej funkcji i jest to dla mnie ogromna przyjemność, że mogę jej ten czas, rodzinie i przede wszystkim jej poświęcić. A kiedy wybieracie się gdzieś rodzinnie, na przykład na weekend, to które ulubione miejsce wybieracie? My, my nie mamy jednego miejsca, bo mój mąż bardziej uwielbia góry. Ja jestem trochę bardziej za morzem, więc tak staramy się się, się dzielić. Więc jeździliśmy, wiadomo, i Trodos, i Kosmonastery, i inne miejsca w Trodos. Mąż bardziej lubi po prostu sobie pochodzić po górach. Jak idziemy nad morze, to też są różne miejsca. Ja na przykład bardzo lubię okolice Akrotiri. Tam, gdzie jest morze i gdzie są skały. Ja nie jestem plażowiczką, więc to, to trudno jest tak, że tak powiem, położyć się. Ja lubię chodzić, tak? więc tam, gdzie można trochę też pochodzić, pospacerować, tam, gdzie jest Kurion, te okolice, to też bardzo. No i potem już dalej, do, jak, 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 jak że tak powiem, zajeżdżamy w okolice Pafos, czy jeszcze na północ od Pafos, to też... To też są nasze miejsca zaprzyjaźnione. Pani ambasador najpiękniejsze miejsca wybiera. A proszę powiedzieć e, kuchnia cypryjska. E, w polskim domu na Cyprze jedzie po polsku, a m, kiedy wychodzicie gdzieś to jakaś tawerna? Ja myślę, że tak, znaczy ja powiem szczerze, że ja zawsze bardziej lubię regionalne jedzenie, tak jak pani mówi, e, które ma swój specyficzny klimat. E, I nie jak to niektórzy mówią, żadne takie sophisticated places, tak? E, oczywiście one takie są tutaj. Są, to, są, to są, to jest wspaniała kuchnia, ciekawa kuchnia. Ja uwielbiam owoce morza, uwielbiam generalnie ryby. E, i coś, co, co, co taki ma fajny smak tutaj na, na Cyprze, też na przykład Baranina, czyli to, 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 to specjalne, specjalne sposoby pieczenia, pieczenia, pieczenia mięsa. Ale myślę, że to, co jest fajne i czym na pewno Polacy też tutaj, czym Państwo się cieszycie, to są na przykład po prostu owoce, tak? I Soki, pomarańczy, cytryny. To jest zupełnie inny zapach niż tego, co możemy normalnie poczuć gdzieś w sklepie. Prawda? A proszę powiedzieć, jakiego typu wydarzenia kulturalne organizuje ambasada i w jaki sposób o takich wydarzeniach można się dowiedzieć? No jak Państwo wiecie, poza tym, że gościnnie pojawiamy się u Was na stronach, za co też dziękuję, że, że Państwo też pomagacie nas, wspieracie nas w informacjach o, o naszych wydarzeniach, no to my na, tak naprawdę na stałe zawsze umieszczamy wszystko przede wszystkim na stronie ambasady Facebooka. I tu państwa bardzo serdecznie zapraszam, bo to jest często odwiedzana strona, czyli ambasada RP w Nikozji jako Facebook, tak? Jako strona na Facebooku. Mamy prężnie taką działającą też stronę oficjalną ambasady, www. Wszystkie dane też są oczywiście Państwu dostępne. No i na takie bieżące, bieżące tematy pojawiamy się na, na Twitterze. To jest oczywiście przede wszystkim bardziej może dla anglojęzycznego też grona osób oglądających, ale, ale to jakby są trzy. Um, trzy portale, na których, na których się pojawiamy. No Myślę, że Państwo pamiętacie. No, ja na przykład, jak tak patrzę na, na ubiegły rok, czas tak biegnie 2019. Mieliśmy 3 maja um, młodego pianistę um, Artura Sychowskiego z Polski, bardziej improwizacji, więc też było ciekawe. Um, mieliśmy Agatę Zubel, wspaniałą sopranistkę, która przyjechała na Faro's Contemporary Music Festival. Um, oficjalnie też, jakby szeroko ogłaszane, informacje pojawiają się w, w mediach, tutaj również cypryjskich oczywiście. Tak, mieliśmy tak. Byliśmy, jakby, ja mówię, u Państwa, więc ja się cieszę, że, że, mogłam, być, że mogłam być w Limassol i, 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 i że mogę przemieszczać się po wyspie, żeby z Państwem się spotkać 11, 11 listopada. I w Limassol myślę, że z naszym akordeonistą było to bardzo miłe spotkanie. Miałam też przyjemność na przykład gościć, i to też na naszych stronach było reklamowane. Um, przedstawicielkę fundacji imienia Mariusza Kazany, to też pewnie państwo dużo słyszeliście. Mariusz Kazana był szefem protokołu dyplomatycznego, który zginął pod Smoleńskiem w tragedii, pod Smoleńskiem. Był też moim dyrektorem jak ja pracowałam, jak zaczynałam kolejne etapy pracy w protokole. Jego małżonka ma taką fundację, która propaguje sztukę na całym świecie tak naprawdę, wśród dyplomatów i na naszych placówkach. To są wystawy przepięknych grafik na przykład. Ja miałam przyjemność gościć panią Barbarę tutaj wraz z Malwą, czyli z naszym towarzyszeniem, jak widzicie, kulturalnym Polaków na Cyprze, i Malwa zaprosiła do współpracy fundację i była to wystawa grafik w siedzibie CWAR-u tutaj w Nikozji. Różne rzeczy. Ja też uważam, że na kultura to też jest gastronomia. Tak jak i państwo działaliście, mieliście swoje wydarzenie również kulinarne. Ja chciałam pokazać polską kuchnię Cypryjczykom, żeby oni, okej, okay, wyjedzie to. A my mamy takie specjały, tak? Więc tutaj Karol Okrasa przyjechał na moje specjalne zaproszenie. Znamy się już wiele lat, bo współpracowaliśmy wiele lat również w Polsce przy różnych projektach takich właśnie kulturalnych i gastronomicznych, powiedziałabym. No i fantastycznie opowiedział Cypryjczyku: Przyjedźcie do Polski, nie tylko, żeby zobaczyć Polskę, poznać zabytki, prawda, pejzaże, ale żeby też posmakować, co fantastycznego mamy. Więc, więc ja najbardziej uważam, że te wszystkie elementy razem: sztuka, kultura, właśnie muzyka, grafika, nie wiem, jedzenie, to wszystko tworzy obraz Polski. Nie tylko, żebyście Państwo sobie przypominali jak to jest u nas w kraju, no bo to jest jakby dla nas oczywiste, ale w dużej mierze robimy też to po to, żeby pokazać Cypryjczykom, żeby jak już będzie teraz możliwość, wsiedli w samoloty i polecieli do Polski. Żeby to było w dwie strony. Tak? A proszę powiedzieć, jakie plany imprezowe na ten rok? Tutaj powracam oczywiście do tematu wirusa i sytuacji epidemiologicznej na wyspie. Jak Państwo wiecie, ostatnie trzy miesiące ponad wszystko stanęło tak? i nasze życie jakby nabrało trochę innego, innego wymiaru. Wiele z projektów, które mieliśmy na pierwsze półrocze, po prostu nie mogło być zrealizowane tak jak dla nas, dla nas wszystkich. Um, a mieliśmy między innymi uczestniczyć w targach turystycznych, taksidi. Um, planowałam seminarium na temat innowacji z udziałem polskich przedstawicielek, bo to miało być takie um, in, Women in Leadership and Entrepreneurship. Um, to się zatrzymało. Teraz myślimy oczywiście, co będzie realne w, w, drugim, w drugim półroczu, również ze względu na, na, na obostrzenia, tak zwane social distancing i tak dalej. Zastanawiamy się, jak zrobić i jak, jak jednak upamiętnić nasze święta, prawda? Czyli myślę o trzecim Mono, którego już w tym momencie nie mogliśmy zrealizować, bo plan był taki, żebyśmy 5 maja mogli Państwa zaprosić tutaj do Palace Theater, był zaproszony pianista, wszystko musieliśmy skasować, ale mamy nadzieję, że jeżeli sytuacja właśnie związana z wirusem przede wszystkim dla naszego zdrowia będzie na tyle sprzyjająca, że będziemy mogli Państwa gościć, um, robiąc jakby to wydarzenie związane z naszymi świętami, łącznie w okolicach właśnie 11 listopada, damy Państwu znać, wstępnie planuję 10 listopada. Jeżeli, jeżeli będzie, to, będzie to aktualne, to już serdecznie teraz zapraszam, bo jakby ten koncert przenieśliśmy na listopad. Jeśli się uda, to odbędzie się od 10 listopada w Palace Theater, tutaj, tutaj w Nikozji, um, Więc tutaj bardzo serdecznie zapraszam. Co do innych wydarzeń, trudno jest w tej chwili powiedzieć, bo oczywiście kwestie, um, e, kwestie organizacji e, takich wydarzeń, jak koncerty itd., też jeszcze są pod znakiem zapytania, więc, więc zobaczymy, jak to będzie. A proszę powiedzieć, jak ambasada reaguje na wydarzenia kulturalne organizowane przez naszą Polonię? Ja bardzo dobrze reaguję, bo bardzo nam miło, że Państwo też sami działacie, organizujecie się w różnych miejscach. Ja wspomniałam oczywiście przed chwilą, to najdłużej już działające, jakby najstarsze stowarzyszenie, Stowarzyszenie Kulturalne Polaków na Cyprze Malwa z panią Urszulą, z panem Zbyszkiem, z panią Małgosią, no znacie się wszyscy tu nawzajem tyle lat, więc ja jestem pewna podziwu dla ich energii, że zawsze cały czas coś co im się robić, więc ja byłam na wielu wydarzeniach, które oni organizowali, koncerty, Wystawy um, zawsze zbierają się i tą polskość podkreślają, ale fajnie, bo jest to polskość połączona z elementami cypryjskimi. Czyli pod, jakie, są, tak, jakie są linki? Mamy muzykę cypryjskiego na przykład, nie wiem, śpiewaczkę polską. I, I jest to coś, coś, coś bardzo, bardzo fajnego. Ja Wam też dziękuję za zaproszenia um, na, na Wasze imprezy. Um, to, co Pani teraz wspomniała, jeżeli będziecie, dajcie znać, kiedy będzie, kiedy będzie się działo i co będzie się działo. Nie wiem, na ile będziemy oczywiście mogli finansowo wesprzeć, bo ten rok jest generalnie. Bardzo trudne myślę, dla nas wszystkich. I priorytety oczywiście finansowe są priorytetami związanymi z kwestiami zdrowotnymi. Także, mhm. także o to będziemy najbardziej dbali. No, ale mam nadzieję, że też pod koniec roku uda nam się spotkać wszystkim na spotkaniu opłatkowym. Mhm. Ja mam nawet taki pomysł, że jakby było trudno nam finansowo, to może nie wiem, porobimy razem pierogi albo panie coś tam wymyślą jakieś, mhm. jakieś ciacha mhm. i spotkamy się razem. Mhm. Bo to przecież jakby to spotkanie szczególnie świąteczne, tak? Myślę, że ma taki charakter podkreślenia. Nieważne ile osób nas tutaj było na wyspie, ale jak tutaj jesteśmy razem, to powinniśmy być razem. Więc dziękuję bardzo. A proszę powiedzieć, czy tęskni pani za Polską? Nie, no oczywiście, że tęsknię i myślę, że znów wracając teraz do momentu, kiedy teraz nie byłam w Warszawie w domu od, od czasu e, Sylwestra, Nowego Roku tak naprawdę, tak? tylko na moment e, byliśmy, byliśmy u rodziców e, i to przez to, że teraz nie można polecieć, prawda, że jest, że jest ciężko, że, że, nie, że rodzice też nie mogą nas odwiedzić, e, że nasza córka tęskni, e, to, to tym bardziej oczywiście jest zawsze, zawsze to serce jest, e, jest, jest w domu, e, no ale na pewno przyjdzie moment niedługo, miejmy nadzieję, że sprzyjający, że się uda jednak zobaczyć z najbliższymi. A proszę powiedzieć, co sądzi Pani o naszej stronie CP24. Muszę pochwalić, muszę pochwalić i jeszcze raz podziękować tutaj nie naprawdę na, na, na tutaj na, na, dla was. Za, za to, że jesteście bardzo aktywni, czuwacie. I szczególnie teraz widzimy dziękuję bardzo za współpracę, również też z Panem, z panem Konsulem, bo to jest niezwykle ważne, że wszystkie informacje, które się pojawiają też u nas na bieżąco. Tak jak teraz o zapisywaniu się, jeżeli ktoś ma, chce się zapisać na wybory, jaka jest procedura i tak dalej. Państwo umieszczacie te informacje na bieżąco, dopytujecie się nas, konsultujecie. Myślę, że to jest ważne, no bo po prostu wszyscy mają najbardziej aktualne informacje, tak? A przy okazji wiedzą, gdzie zajrzeć, gdzie coś dobrego zjeść, albo, albo gdzie jest przyjemnie, albo gdzie są jakieś ewentualnie, nie wiem, czy zagrożenie, czy, czy informacje, które sprzyjające. Także myślę, że, że to jest jeden z portali, który Polak powinien sobie odhaczyć. Wielki, wielki komplement, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Byliśmy gośćmi, pani ambasador Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo dziękujemy. Czy chciałaby pani powiedzieć coś jeszcze naszym czytelnikom? Ja chciałam jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim Polakom, którzy przez ostatnie dwa lata, jak tutaj jestem, bardzo, bardzo. Często nas odwiedzają, zaglądają, pamiętają, że jesteśmy. I to, co wspomniałam, że jesteśmy razem, myślę, że jest takim, zawsze było moim celem tutaj, jak przyjechałam na początku, żeby, żeby ten, ta ambasada była takim miejscem, gdzie Państwo chcecie zajrzeć. Właśnie nie tylko, żeby zrobić dokument, żeby wyrobić, żeby zapytać, że coś się dzieje. Ale po prostu, że jesteśmy. Także serdecznie zapraszam. Życzę Państwu dobrego, takiego pewnego powrotu do normalności po tych trudnych ostatnich miesiącach związanych z wirusem, żeby się Państwu wszystko dobrze układało, pomyślnie radośnie, żeby ten okres wakacyjny dla wszystkich też był pozytywny i miły i jak Państwo będziecie się już mogli i będziecie się wybierali do Polski, żebyście mieli tą szansę spotkań właśnie miłych z rodziną, z najbliższymi, bo na pewno za tym tęsknimy. Także wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie z ambasady w Nikozji.